Jesteś za dobry, żeby śpiewać do kotleta? Problem w tym, że nawet na tego kotleta trzeba zarobić. Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Krzysztof Piersa i od trzech lat żyję z pisania książek i jeżdżenia na spotkania autorskie. I dzisiaj właśnie odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób żyć ze swojej pasji, w jaki sposób przeskoczyć z innej pracy na tą właśnie pracę artystyczną i jak w tym artystycznym zawodzie w ogóle się utrzymać. Wielu artystów z najróżniejszych dziedzin boi się życia z własnej pasji, boją się, że mają do przeskoczenia niesamowitą barierę, jeśli chodzi w ogóle o znajdowanie zleceń. Przeskakując na życie ze swojej pasji, wielu myśli, że wygląda to mniej więcej tak. W poniedziałek pracuję jako wózka widłowego, we wtorek jestem bezrobotny, a w środę jadę już na koncert ze swoją nową płytą. Nie mówię, że absolutnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo znam wariatów, którzy robią coś takiego, ale proponuję również troszeczkę bezpieczniejszą, stabilniejszą drogę. Odpowiedź na pytanie, jak zarabiać ze swojej pasji brzmi hałtura. Hałtura to zajęcie zarobkowe nie będące całkowicie związane z naszą pasją, ale wymagającą bardzo podobnych umiejętności. Z polskiego na nasze oznacza to, że jeżeli jesteś muzykiem, chcesz grać w zespole rockowym, chcesz Śpiewać w zespole rokowym, ale nie masz jeszcze dobrych umiejętności, nie masz jeszcze tak znanego zespołu rokowego, to zatrudniasz się na przykład w zespole weselnym i zarabiasz jako wodzirej na weselach. Zespół weselny zarabia od 2 do 3 tysięcy, co oznacza, że na jednym takim wyskoku zarabiasz około 1000 złotych i jest to już dobrym zastrzykiem gotówki na każdy miesiąc, prawda? Najważniejsze jednak jest to, że występ chałturniczy to nadal trening. Uczysz się obycia z mikrofonem, cały czas pracujesz głosem i przeponą, poznajesz własny organizm i własność. Głos. Ile możesz jeść i pić przed występem. No i oczywiście, jak radzić sobie ze sceną. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja z pisaniem albo rysowaniem. Jeżeli marzy ci się wystawa sztuki, a nie masz pieniędzy na farby albo w ogóle na jedzenie, to najzwyczajniej w świecie rysujesz portrety na zamówienie. Wielu pisarzy w ten sposób zajmuje się dziennikarstwem, ponieważ chcemy mieć związek ze słowem pisanym, więc zajmujemy się nawet tym lokalnym dziennikarstwem i chodzimy dziesiąty raz do tego domu kultury na dokładnie tą samą imprezę, no bo jednak z czegoś. Trzeba żyć w momencie, kiedy jeszcze nie jesteś bestsellerowym pisarzem. I wbrew pozorom, chałturnictwo jest bardzo rozwijające, zwłaszcza na tym początkowym etapie, dlatego, że cały czas masz jednak styczność z tym ołówkiem, cały czas masz styczność z tym słowem pisanym, masz cały czas styczność ze swoją pasją. I nawet jeżeli na chałturze nie rozwiniesz swoich umiejętności niebotycznie, to zawsze uważam, że plus jeden jest zawsze lepsze niż plus zero. A w miarę jak zdobywasz nowe umiejętności, stosunek pracy chałturniczej do artystycznej zaczyna się zmieniać, bo osiągasz co. Coraz wyższe poziomy, masz coraz to lepsze umiejętności, twoja marka zaczyna wzrastać i jednocześnie jesteś w stanie pozwolić sobie na wyższe stawki już na samych zleceniach hałturniczych. Czyli jak już jesteś dobry, to zamiast 10 portretów miesięcznie zaczynasz rysować na przykład 5 portretów miesięcznie i zestaw ilustracji do książki. I nagle okazuje się, że hałtura również zmienia się w artyzm, bo nabywając nowych umiejętności zaczynasz ten artystyczny ząb troszeczkę przerzucać na te hałturnicze zajęcia. Nawet na weselu możesz spotkać pana Mirka z kamerą a możesz spotkać czteroosobową ekipę z kramem, sliderem, ze światłami, z trzema aparatami, dronem, i oni robią mini superprodukcję na tym weselu. Bardzo ważne jest rozeznanie w swojej pasji, jakimi chałturniczymi zajęciami jesteś w stanie się zająć, korzystając ze swoich umiejętności artystycznych. Przyznaję, że jest to zawsze bardzo fajny start w działalności gospodarczej. To też fajny punkt obrony, kiedy ktoś zacznie ci dogadywać, co chcesz żyć z rysowania, kto żyje w Polsce z rysowania, co ilustracje będziesz robić, komiks. Co myślisz, że tylu potrzeba w Polsce takich rysowników, komiksiarzy? Wtedy sami możemy zwątpić, bo faktycznie nie potrzeba aż tylu komiksiarzy, aż tylu rysowników, no a z czegoś byśmy chcieli jednak żyć. No ale jak już rozeznasz się we wcześniej wspomnianym rynku portretów, rozeznasz się w rynku storyboardów, logotypów, e, ilustracji, to już okazuje się, że ten rynek jest większy niż się wydawało. No i jakoś tak spokojniej na duszy, kiedy wiesz, że jest większe prawdopodobieństwo na to, że. Możesz faktycznie żyć ze swoich umiejętności. Pamiętaj jednak, żeby mierzyć wysoko, bo Hautura to jedynie przystanek, a nie stacja docelowa. Nie bądź Mirkiem kamerzystą, który przy kieliszku będzie opowiadać o tym, że zawsze chciał kręcić filmy, ale nie urodził się w Hollywoodzie, więc, panie, co zrobi? No nic nie zrobisz. Z mojej strony to wszystko, i jak zawsze na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.